Cześć, tutaj Fałdę, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla was coś wyjątkowego, coś specjalnego, ponieważ pewnie większość z was, może nie większość, ale duża część z was na pewno zaopatrzyła się w czołg Predgetto, nową premkę 8 tieru włoską. Nie wnikam w to, czy robiliście misję, czy kupiliście, czy może tylko część misji zrobiliście tak jak ja i za resztę zapłaciliście, ale pewnie jesteście w posiadaniu tego czołgu, no i ma on taką unikatową właściwość, że ma doładowywany magazynek, może w ten sposób to go nazwijmy, czyli można z niego korzystać jak z normalnego działa, ale również można wystrzelić w bardzo krótkim czasie trzy pociski z magazynku i ta mechanika wymaga pewnej nauki i pewnego obeznania się z nią. Myślę, że już pomału dochodzi się do tego, jak efektywnie używać tego magazynku, ale myślę, że takie matematyczne wyliczenia też będą dla was ciekawe i może pozwolą wam w jakiś lepszy sposób zaznajomić się z tym, co ten czołg oferuje i co można nim zrobić ewentualnie przy użyciu tego magazynku. Zwłaszcza, że czołg jest dość nowy i myślę, że jeszcze nie wszyscy zdążyli ogarnąć dokładnie co i jak, a takie wyliczenia mogą was troszkę naprowadzić na to, jak powinniście dokładnie grać tym czołgiem. Oczywiście, przyjmujemy tutaj sytuację, gdzie mamy idealny cel, możemy strzelać bez żadnego opóźnienia, gdzie czołg ma nieskończoną ilość HP i tak dalej, i tak dalej. Takie sytuacje w bitwach się oczywiście nie zdarzają, ale w pewnym sensie będą dawały wam pogląd na to, w jaki sposób można używać tego magazynku. Te wyliczenia są zrobione dla załogi 100% bez atutu Brothers in Arms, czyli jak to się nazywa, bez BI, no uciekło mi w tym momencie, jak to się dokładnie nazywa, braterstwo broni, bez braterstwa broni, z wszystkich wyliczenia, więc jeżeli doładujecie sobie braterstwo broni, ewentualnie wrzucicie jakiś ulepszacz 10%, nie wiem nawet co mają Włosi, pizzę, spaghetti, calzone, nie wiem, wszystko jedno. Jak wrzucicie jakieś żarcie do tego czołgu, no to na pewno te wyniki będą odrobinę lepsze, ale przyjąłem sobie taką właśnie zasadę, żeby to robić dla 100% załogi bez BI i bez żarcia włoskiego. No i teraz tak, szybkie wytłumaczenie. Przeładowanie DPM przez 60 sekund, tak, damage per minute, czyli obrażenia przez 60 sekund, przez minutę. No i teraz mamy tak, jeżeli chcielibyśmy strzelać tylko i wyłącznie pierwszym pociskiem, zakładamy, że pierwszy pocisk to jest ten, który jest jako ostatni wystrzeliwany, tak? Pierwszy pocisk, drugi pocisk i trzeci pocisk. Jeżeli chcielibyśmy strzelać tylko i wyłącznie pierwszym pociskiem, czyli oddać strzał, czekać 10,35 sekund na przeładowanie i znowu strzelać tak przez minutę, to osiągnie bardzo, bardzo niski damage, to jest właśnie ta kara za wyładowanie całego magazynka, a ponad 10 sekund przeładowania to jest bardzo, bardzo dużo na tak niskie obrażenia, które zadaje ten czołg. Mamy 10 sekund 35 setnych na przeładowanie, co daje nam niecałe 6 strzałów na minutę i DPM niecałe 1400 obrażeń. To jest bardzo mało. Gdybyśmy chcieli strzelać drugim pociskiem, tam już jest przeładowanie dużo większe, dużo szybsze, 7,77 przeładowania, to poddaje nam prawie 8 strzałów na minutę, no to ten damage już jest troszkę większy i zaczyna dosięgać powiedzmy poziomu takiego przeciętnego czołgu premium. 1853 to już jest całkiem przyzwoita liczba, więc z drugiego pocisku jakbyście chcieli postrzelać, to już jest naprawdę całkiem nieźle. No i pocisk numer 3, 6,90 przeładowania, czyli to już takie bardzo standardowe przeładowanie jak na czołgu 8 tieru premium. Średni 8,7 strzału na minutę i ponad 2000 obrażeń, prawie 2100 obrażeń. No ale tutaj jest ciekawostka, ponieważ nie tylko można strzelać z jednego pocisku, ale można to mieszać, tak? I można wykorzystać powiedzmy szybkie uderzenie na samym początku i potem strzelać to już tam kolejnym pociskiem cały czas, więc to też postanowiłem policzyć, bo tutaj zaczynają się robić ciekawe rzeczy. Teoretycznie, gdybyśmy strzelali tylko i wyłącznie trzecim pociskiem, tak, czyli tym ostatnim, który najszybciej się przeładowuje, no to osiągniemy 2100 obrażeń. Ale gdybyśmy wystrzelili sobie oba pociski pierwsze, czy wszystkie trzy pociski na samym początku, zadali szybkie uderzenie, 720 obrażeń i potem zaczęli strzelać z tego trzeciego pocisku, no to ciekawe, jaki byśmy otrzymali damage, tak, przez minutę. No i postanowiłem to policzyć. Gdy wystrzelimy magazynek i strzelamy trzecim pociskiem przez minutę, DPM przez 56 sekund, tak, bo 2 sekundy jest pomiędzy pociskami, czyli jeżeli wystrzelimy pierwszy pocisk, potem 2 sekundy mijają, wystrzelimy drugi pocisk i 2 sekundy wystrzelimy trzeci pocisk, tak? Mamy opróżniony magazynek, 4 sekundy minęły, czyli z tej całej minuty zostaje nam 56 sekund. W ciągu tych 56 sekund, jeżeli będziemy strzelać pociskiem numer 3, osiągniemy 1298 obrażeń plus 720 obrażeń z tego samego początkowego magazynka, mamy 2018, czyli jest to trochę mniej, tak naprawdę nie dużo mniej
niż jakbyśmy strzelali cały czas tym trzecim pociskiem najszybszym, ale na początku mamy to mocne uderzenie, tak? Czyli zadajemy 720 obrażeń na samym początku, jesteśmy w stanie wystraszyć przeciwnika, na przykład go zgąskować podwójnie, tak? Żeby nie mógł uciec i wtedy możemy sobie do niego ładować. Niedużo mniejsze obrażenia na minutę w stosunku do pocisku trzeciego, a mamy to takie początkowe uderzenie. Ale jeszcze ciekawiej jest, jeżeli wystrzelimy na początku tylko dwa pociski, tak? Czyli zadamy 480 obrażeń z magazynku, a potem zaczniemy strzelać tym drugim pociskiem, tak? Bo wtedy, jeżeli wystrzelimy dwa pociski, czyli zadamy na początku 240 obrażeń, za 2 sekundy 240 obrażeń i potem już czekamy te 7,77 na przeładowanie tego pocisku i strzelamy przez minutę dalej, to wychodzi nam, że przez 58 sekund na strzelając normalnie pociskiem mamy 1800 prawie obrażeń plus 480 z tych dwóch pierwszych początkowych pocisków mamy 2271 obrażeń na minutę. To jest o 260-250 obrażeń więcej niż w przypadku, kiedy wystrzelimy cały magazyn i będziemy strzelali tylko tym ostatnim pociskiem. I to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo okazuje się, że jeżeli macie optymalną sytuację i możecie to wykorzystać, to nie opłaca się strzelać ani jednym pociskiem co te 6,9 sekundy, ani schodzić do trzeciego pocisku, strzelać trzecim pociskiem co 6,9 sekundy, ani schodzić do pierwszego pocisku, tylko najlepiej strzelać tym drugim pociskiem, bo wtedy DPM jest zdecydowanie najwyższy. Oczywiście, to są wszystko wyliczenia czysto matematyczne i nie da się tego przełożyć na bitwę, bo w bitwie mamy bardzo duże sytuacje, tak? Czasem musimy dobić czołg, czasem ktoś tam ucieka i się chowa i musimy wystrzelić więcej pocisków, żeby po prostu zadać jakiekolwiek obrażenia, ale teoretycznie, jeżeli chcielibyście osiągnąć jak najwyższy DPM, to właśnie w ten sposób najlepiej tym czołgiem strzelać. Mam nadzieję, że ten filmik jest dla was dość ciekawy i troszkę wam pozwoli ogarnąć sytuację z tym magazynkiem. Nie grałem czołgami włoskimi z drzewka, więc nie wiem, jak tam wygląda sytuacja, jakie są odstępy pomiędzy pociskami, ile mają w magazynku pocisków, jakie obrażenia zadają, ale myślę, że będzie podobnie, że tam też będzie trzeba trochę pokombinować i podejść do tego od strony matematycznej, żeby właśnie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda i mieć taki pogląd na to, jak jest optymalnie, tak? A potem dostosować to oczywiście do warunków bitewnych. Tyle jeżeli chodzi o ten film. Czołg kupiłem sobie, pomału sobie na nim gram. Oczywiście mam lepsze i gorsze bitwy. Emki jeszcze nie udało mi się wbić, ale jak to uda mi się w końcu zrobić, to na pewno coś wrzucę na jego temat na kanale. Mam nadzieję, że taki film jest dla was ciekawy. Nie chciałem robić takiego zwyczajnego opisu tego czołgu, bo jest tego dość dużo na YouTubie. Wszyscy opowiadają właściwie to samo, natomiast nikt nie stara się znaleźć czegoś ciekawego i czegoś, co by pokazało ciekawszą stronę tego czołgu, więc mam nadzieję, że tym filmem udało mi się to zrobić. Jeżeli podoba wam się to, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, opiszcie, jakie wy macie odczucia co do tego magazynku, może macie jeszcze jakiś inny sposób ciekawy na wystrzeliwanie tego magazynku, a ja zapraszam was do kolejnych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!